fajnie byłoby zobaczyć, jak to wygląda. A rzeczywiście, rzeczywiście, kiedyś wody było więcej, bo do tego poziomu, gdzie jest tak biało, to prawda, że ta zapora wysycha. Kiedyś to się ledwo mieściło, nie? Witamy, kolejny piękny poranek. Dziś jedziemy w kierunku Wielkiego Kanionu przez zaporę Hoovera i tak właśnie gadam z Jankiem na temat tej Ameryki i rzeczywiście, ja będę ją dobrze wspominał. Trochę się narzekałem tych Amerykanów na ten mental, ale jak teraz pogadałem trochę z ludźmi, którzy żyją w Polsce, wiesz, o polskich sprawach, ja sobie myślę, Jezus Maria, w ogóle na czym my się skupiamy? Czym my żyjemy, nie? Jaki my tam mamy rozpizdziel w tej Europie? A w ogóle wiesz, Janek, że pisał do mnie gość, który chce się do nas spotkać na flachę, ale mówi, ale muszę z więzienia wyjść, nie? Ja mówię, a ty co zrobiłeś? A wiesz co, bo ja ten, ja takim pirotechnikiem jestem, amatorem. No i co? No i sobie tam różne rzeczy robiłem i wybuchałem. No i co? No i mnie zamknęli. I co? I nawet nie wiem, jak to się stało, nie? Bo żadnych Allegro, niczego takiego, sam chodziłem do sklepu to kupować. I mnie dowolili, nie? I sobie myślę, Jezus Maria, to tutaj w Nevadzie ludzie mają armaty, nie? Czołgi ludzie mają, żeby się przed rządem bronić. A w Polsce jakoś się dowolili. Przed nami piękny przykład tego, jak się jeździ w Ameryce. Pan z łódeczką sobie jedzie i wyprzedza i nie może wyprzedzić, nie? Wiesz, u nas sobie już go dawno strąbili i wyzwali od różnych, a tutaj sobie jedzie lewym pasem, o co tam, nie, mistrz. I jeszcze tego pick-upa będzie brał, nie? Nie, takie nie bierze, przymierza. Z zaporą Hoovera wiąże się jeszcze jedna historia, historia wielkiego kryzysu, bo po pierwszej wojnie światowej w Ameryce był wielki boom, a następnie wielki kryzys. Są różne teorie na ten temat. Ja należę do przeciwników Neymara Keynesa, a to z tego tytułu, że prawdopodobnie to właśnie interwencjonizm w latach 30. amerykański tylko i wyłącznie ten kryzys przedłużył, bo w gospodarce kapitalistycznej jak coś ma upaść, to powinno upaść, a jeżeli państwo dokłada, inwestuje, to często jest tak, że ta alokacja kapitału jest nieskuteczna, bo trudno ocenić, co się opłaca. To wygląda mniej więcej w ten sposób, że jak były niskie stopy procentowe i ingerencja państwa w napędzanie popytu i gospodarki w latach 20. przed kryzysem, to w pewnym momencie bańka spekulacyjna była tak wielka, że to musiało pęknąć. I w sytuacji, w której do miasta przyjeżdża cyrk, a ktoś ma, powiedzmy, nie wiem, kawiarnię, zakłada jeszcze jedną kawiarnię, bo do miasta przyjechał cyrk, a potem cyrk wyjeżdża, no to zostają mu dwie kawiarnie, a cyrku już nie ma. I tak właśnie jest, że kiedy te stopy procentowe, nimi się bawi państwo, to biznes otrzymuje niewiarygodne informacje ekonomiczne i na tej podstawie musi podejmować decyzje, więc wiele inwestycji jest nietrafionych. W sumie trochę podobnie wyglądała sytuacja z kryzysem roku 2008, ale cóż, no, ja o tym opowiem tak bardzo, bardzo ogólnie, bo nie zajmuję się tym. Co mi się jeszcze skojarzyło z wielkim kryzysem, to to, że to też taki trochę pomnik właśnie tej głupoty, ta zapora Hoovera, z tego tytułu, że to jedna z wielu inwestycji w ramach tak zwanego New Dealu, czyli Nowego Ładu, którymi Roosevelt próbował zażegnać bezrobocie. A to długa historia. Natomiast jak jest rynki ubezpieczeń? Bo przecież my w Polsce jakiś czas temu
spotkaliśmy się z nagłym wzrostem cen za ubezpieczenie OC. I normalnie, żeby coś takiego miało miejsce, to powinien być albo jakiś kryzys, czyli generalnie interwencjonizm, rezultat interwencjonizmu państwowego, albo wybuchowo wojna. A także z dnia na dzień wszystko drożeje, to jest ewidentnie spisek cenowy. Dziwne, że się tym państwo jeszcze nie zajęło, bo to jest moim zdaniem chore, bo tak nie powinno być. Ewidentnie tak nie powinno być. No. A teraz lecimy w kierunku Kingmana, w którym już byłem. W którym to Kingmanie rozstałem się z naszymi rodakami poznanymi w Los Angeles. A z tego tytułu, że Janek ma 3 dni wolnego, to mówi, że no to się przejedziemy kawałek na wschód i pozwiedzamy. Także w pewnym momencie ja wysiadam i cisnę dalej na stopa, a on sobie wraca do Vegas. Spodziewałem się tego w ogóle, bo z pół godziny jechania jeden za drugim, tutaj jest kilka w ogóle budek wjazdowych i naprawdę trzeba się nastać, chociaż w sumie to jest jedno z takich miejsc, które turyści powinni odwiedzić w Ameryce, tak? Wszyscy pytają, czy na kanionie będziesz, czy byłeś. To wszystkie stany, te Texas, Nevada, Oregon, Illinois, Kalifornia, Waszyngton. To wiadomo, Amerykanie i obcokrajowcy, bo to wielu wynajętych fur. Przed nami jedna z największych atrakcji w całych Stanach Zjednoczonych, czyli Wielki Kanion. Chyba tak, John. Tutaj w parku funkcjonują autobusy bezpłatne, no bo jak się zapłaci, tak, to już można sobie się bugać autobusem. Nie. Rozwiązuje to problem ruchu kołowego, bo jak jest za dużo aut, to jest potem problem z tym oczywiście. Parkowanie. Po czym poznać turystów z Polski? Nie chodzi mi o to, nie no. Klapki masz na markowe akurat, tłumy. Chodzi mi o coś zupełnie innego. Chodzimy sobie z buta. I ludzie patrzą jak na jakąś kolejną atrakcję turystyczną. No. Pieszo idą. No. Ameryce, pieszo, pomyśl sobie, jak oni mnie widzą, jak ja jeszcze z plecakiem maszeruję gdzieś tam, nie? No. I się dziwią. Co? Plan jest taki, że podejdziemy jeszcze kawałeczek asfaltem, a potem mamy na przełaj stówkę do pokonania nad sam szlak biegnący bodajże wzdłuż zboczy kanionu. I tam trzeba się będzie udać. Wszyscy gotowi? Raz, dwa, trzy. Trzeba przyznać, Wielki Kanion robi wrażenie, a to co robi największe wrażenie, to jest chyba to, że on jest wszędzie, on jest tutaj, tu, wszędzie jest, rozciąga się aż po horyzont. A rzeka Colorado, ojej, płynie sobie gdzieś tam na dole, podobno w najniższym punkcie rzeka płynie ponad 1800 metrów poniżej poziomu krawędzi. W tym miejscu nie mam pojęcia, ile tam może być, ale chyba już coś koło kilometra. Także no, trzeba przyznać. Z tego punktu dobrze widać ścieżkę, która idzie na samo dno kanionu, tam. Oj, to jest naprawdę. To jest chyba misja na cały dzień, jak i dłużej, tutaj z powrotem pójść. Powiem ci, John, że z plecakiem ja bym się nie podjął. Nie chciałbym się po prostu. Chociaż... you're lazy. W sumie czego, nie no. Chociaż w sumie na El Capitana wchodziłem, to nie wiem. Teraz jestem tutaj z tobą,
A plan jest taki, że jeszcze musimy zobaczyć inne miejsca, więc na razie ta opcja odpadła. Następnym razem. Ej, da się spłynąć kaniona? Ja. Tak? Ja. A prywatną łódką też by się dało? Ha? Prywatną łódką też by się dało? Ja. To mają te, wiesz, te, jak to, te tratwy takie i sobie nie upłyniesz. Ale to byłaby dobra misja. Ojej. Poważnie? Ja. To tak wygląda? I to bez żadnych takich barierek? W Ameryce bez barierek? Bez. Musieliby cały kanion ogrodzić, nie? Ja. O stary. Ty, nie pójdź tak. No ja wiem, że żaden nie chce spać. Ja tylko tak zobaczyć. To jest moment i... Przez daleko na dół. Daj spokój. Robi to wrażenie, naprawdę. Ten ogrom tego kanionu też świetnie widać po chmurach, nie? Ja. Że jedna chmurka zasłania nawet jego połowę. A tam dalej już nie ma chmurek. No, to robi wrażenie. W tym momencie kończymy zwiedzanie tej części Wielkiego Kanionu. Co dalej, jeszcze nie wiem. Do wieczora spróbujemy dojechać do meteorytu, a tymczasem coś genialnego, bo przechodziliśmy przez taką historię geologiczną Wielkiego Kaniona, tych warstw najstarszych, tych najmłodszych. I tutaj to jest genialnie pokazane. Czyli że co? Że sama Dolina Rzeczna jest w granicie, tak? Tutaj sam dół. No chyba tak, nie. A potem przechodzą te wszystkie inne kamyczki. Gdzieś tu są piaskowce. O, jest piaskowiec. Piękna sprawa. Naprawdę. Nie no, to się naprawdę, to jest doskonała pomoc naukowa. Oho, John, chyba dojeżdżamy, bo widzę, mamy coś na horyzoncie, taką górkę. To może być ten krater. W Arizonie jest jeszcze jedna ciekawa atrakcja. Wielki krater po uderzeniu meteorytu. I tam właśnie dojeżdżamy. Terytorium należące do rodziny Baringera, bo tak się nazywał człowiek, który udowodnił, że to jest właśnie krater po meteorytowy. I o dziwo nie jest żaden park stanowy, bo to jest prywatna ta sesja. Już myślałem, że twoja karta roczna i widoczna może nie działać, a tu widzę, że po prostu udało się wjechać. Dobrze. Idźmy zatem zwiedzać. No wiem, że tu jestem raz w życiu i pewnie już nigdy się nie wrócę, ale... Jaka to jest genialna maszynka do robienia pieniędzy. Teren jest prywatny, więc generalnie tutaj żadne wejściówki roczne, niewidoczne nie działają. W związku z czym gość, który to posiada, konkretnie rodzina tego odkrywcy, tego krzyżu, na zwyczajnym świecie ma maszynkę, która będzie zarabiała na nich przez długie, długie Matko Boska, pokolenia, całe pokolenia. Naprawdę pomysł na biznes genialny. Genialny. Za nami sklepik z pamiątkami, jak wszędzie. I tak stopniowo spinamy się na górę na punkt widokowy. Gdzie on jest? No, jestem. To jest kawałek tego meteorytu? Ja. Zobacz jaki. Rzeczywiście. No. Tak. Internet podaje, że krater powstał 50 tysięcy lat temu. Ma średnicę 1200 metrów, głęboki jest 170. A meteoryt, który go uderzył,
średnicę 50 metrów. To wózka jest loży. Możesz sobie porównać, jakich rozmiarów była eksplozja tunguska. No to przecież raptem dwa lata temu była ekspedycja. Wiesz, ja tam byłem? Tutaj właśnie. Ale numer. W sumie to jest taki pomnik trochę nie jako przyrody, więc historia z nim związana jest krótka. Bo jest to historia naturalna, natomiast ciekawa rzecz, że w obrębie wielu kilometrów wokół tego krateru cały czas można znaleźć odłamki meteorytu, który się tutaj rozbił. Tak więc gratka dla wszystkich detektorystów, kawałek kosmosu w swoim domu można również sobie załatwić, wystarczy połazić z wykrywką i poszukać. Jebło to jebło. Po co drążyć? Zdałem sobie sprawę tego, że myślę w kategoriach europejskich, gdzie oczywiście jak się toczy, że wojna, to jest minister od wojny, jest generał i tak dalej, a w Ameryce wojny się toczy tak, że są prywatne firmy, które po prostu sprzedają broń rządowi. Natomiast u nas jest też tak, że takie miejsca to są z reguły miejsca państwowe, nie? Nie. No i państwo z nas z tego czerpie. Więc pierwsza moja reakcja, maszynka do robienia hajsu, ale przepraszam, no a tutaj w Ameryce, jak masz możliwość kupić sobie taki kawałek terenu zawczasu, zrobić atrakcję, żeby wykorzystać te naturalne walory, nie. Jak ten gość, który ten krater zbadał, no to też to jest genialne, nie? Też możesz sobie zarabiać na przyrodzie. Oczywiście. I to mi się podoba w Ameryce. Bo to całe centrum jest zrobione naprawdę na wysokim poziomie. Myślę, że nie ustępuje tym rządowym parkom narodowym. No, z tą różnicą, że tutaj kupujesz sobie tiket na cały rok i masz wszystko gdzieś. No, a w prywatnym no to trzeba osobno się zapłacić. No ale podatek też płaci dla rządu. No w sumie tak. Dobrze to zrobił, naprawdę. Dobrze. We'll be right back.
Sorry Tomek, ale chyba nie będzie dronowania. A tymczasem ja się dowiaduję, że Janek, że ty jesteś John tutaj, tak? John. Nie wiem, to ja z Johnem podróżuję. Wiecie. Pamiętasz jak gdy Kargulu? Co? Jaśku wrócił z Ameryki? Aha. John też był. John. Ja. Teraz uważaj, bo ja robię ci przebitkę na licznik. Nie przekraczaj prędkości, bo ci wiesz, szeryfowi internetu dojadą. Poważne ostrzeżenie. Dobra, Tomasz. To jest materiał specjalny dla ciebie. Jak wiesz, na przypala albo wcale. Latają masz tylko 2 minuty. Masz chyba 3 albo 4 ujęcia takie różne. Na wprost, w dół, z boku, tak dalej. Pod tyle ci starczy, no i zupełnie, nie? Wiesz, jak to jest, nie? Tutaj człowiek tak myśli trochę w kategoriach polskich, czy jak czegoś nie wolno, to zaraz mnie podpierdzieli ktoś. Umówmy się. No nie. A nawet gdyby mnie złapali za rękę, to wiadomo. To nie moja ręka. To nie moja ręka. No nie, ładna to nie jest, ale myślisz, że koleś, który dostał strzała z meteoryta w taki samochód, dostał ubezpieczenie? Na pewno. Myślisz, że dostał? Nie. Może jest tak, że nie wiem. Ubezpieczenie nie przewiduje, że w ciebie uderzy meteoryt. To obojętnie, jest wypadek. A, wypadek. Nie, okej. Okay.